Na wtorek 4 lipca zaplanowane jest posiedzenie Komisji Kultury i Sportu z udziałem wszystkich radnych w sprawie przyszłości pływalni Aquavit. Zdaniem prezydenta miasto nie dysponuje wystarczającymi danymi, by rozważyć przejęcie basenu. Nie mamy żadnych wyliczeń, żadnych dokumentów, żadnego bilansu finansowego, żadnej ekspertyzy technicznej. To są na razie dyskusje i rozmowy, natomiast ja uważam, jestem wręcz przekonany, że jeżeli chodzi o basen i problem, o którym już mieszkańcy Leszna wiedzą, powinien być przedmiotem dyskusji właścicieli. I basenu, i właściwie całego centrum rekreacyjnego, ale także właścicieli zakładu produkcyjnego, ponieważ doskonale wiemy, że straty basen i hotel są stratami wynikającymi z źródła ciepła, przeważnie. Dlatego spotykamy się na komisji. Ja na tej komisji będę chciał uczestniczyć, ale drodzy Państwo, już do mnie informacje, że prawdopodobnie zostały zlecone prace projektowe, aby oddzielić, ja to nazywam taką mniejszą nieckę basenową, która znajduje się tak naprawdę poniżej baru, bo ta przestrzeń jeszcze przynosi dochód, ma być to przegrodzone i przekazane miastu duży basen. No nie o to chodzi, drodzy Państwo, dlatego to już jest śmieszne i przerażające. I na pewno na to zgody i mojej, i prawdopodobnie większości radnych nie będzie. No i skąd została wyliczona kwota około 1 000 000 zł, to też nie wiemy. Ale szczerze mówiąc, cały czas trzeba mówić, że nastąpiła tak zwana dzika prywatyzacja tego zakładu, która dzisiaj skutkuje taką, a nie inną sytuacją. Przemysław Biechowiak, prezes zarządu CKIR Aquavit, uczestniczył w obradach Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna, gdzie przedstawił liczby. Przytaczamy jego słowa. Wszystkie moje wypowiedzi dotyczące kosztów mam nadzieję, że były protokołowane i Urząd Miasta ma do nich dostęp. Dyskusja o trudnej sytuacji pływalni i jej ewentualnym przejęciu przez miasto toczy się od dłuższego czasu. Głównym problemem jest brak źródła ciepła, które niegdyś pływalni zapewniała sąsiadująca z kompleksem fabryka. To wykorzystanie energii wytwarzanej przez fabrykę spirytusu było powodem powstania pływalni w 1993 roku. Źródło zostało odcięte w 2014 roku w wyniku sporów pomiędzy spadkowiercami Aleksandra Gudzowatego, co znacznie zwiększyło koszty utrzymania basenu, doprowadzając do strat. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Danuta Gudzowaty, do której należy basen, nie może dojść do porozumienia z Grzegorzem Ślakiem, obecnym właścicielem fabryki wytwarzającej spirytus. Zapytaliśmy więc prezydenta, czy miasto przewiduje podjęcie rozmów. Pan Ślak, ciężko z nim się rozmawia, bo też nam przeszkadzał w pewnym evencie balonowym. Znaczy nie pomagał nam w ten sposób. Natomiast pani Gudzowaty, z tego co wiem, nie jest zainteresowana dyskusją. Drodzy Państwo, poważny problem, który trzeba rozwiązać, natomiast nie wyobrażam sobie rozmowy z właścicielami. Tak? Oczywiście jest pełnomocnik, czy jest oddelegowany prezes Biechowiak, ale ja uważam, że na pewno poproszę o takie spotkanie panią Gudzowaty i także pana Ślaka, aby na ten temat podyskutować i porozmawiać. Być może dojdzie do dialogu, a być może rzeczywiście te dwie strony powiedzą w gabinecie prezydenta, że nie są zainteresowane współpracą. Brak porozumienia w sprawie pływalni może doprowadzić do jej zamknięcia już w październiku. Jak powiedział prezes Przemysław Biechowiak, zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę zobowiązującą zarząd do zamknięcia pływalni z uwagi na brak widocznych perspektyw ponownego uruchomienia ogrzewania obiektu, bazującego na cieple odpadowym z fabryki spirytusu. Wieści o możliwym zamknięciu Aquavitu są niepokojące. Pływalnia przy szkole nr 7 jest zbyt mała, by spełnić potrzeby wszystkich mieszkańców. Być może odpowiedź na pytanie o los pływalni, która niegdyś była perełką miasta, otrzymamy już we wtorek.